Cześć wszystkim, tu listopad 41, a to kolejny odcinek z gry Flying Simulator 22 z serii Olberon. W dzisiejszym odcinku, zresztą sam zapomniałem o tym, że miałem to zrobić na odcineczku, będę siał, sadził bardziej topolę energetyczną. Teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, zobaczę. Kiedyś to się nazywa topolę energetyczną, teraz chyba, jeżeli się nie mylę, nazwę zmienili. No nie ma napisane. W tym celu wypożyczę już bardzo długo dręczoną przez farminga cezareczkę do właśnie drzew oraz topoli. Tutaj jak widzicie jest kilka modów. Te służą do, jak to się nazywa, usuwania drzew po prostu, jak coś źle pójdzie podczas budowy, to w sumie sam nie wiem, po co ten tajfun u mnie jest. I tak, jeszcze dokupimy tutaj sadzonki, nie tutaj, gdzie to? Topole. A, po prostu teraz to się nazywa topola. Tak więc, chyba jedna paleta wystarczy. W dzisiejszym odcinku również będę wołował po polu, gdzie w poprzednim odcinku... Wołował soję, którą siałem w poprzednim odcinku. Najpierw, zanim sobie przypomniałem w ogóle o tym, że jedno pole jest nieobsiane, i że trzeba je zasadzić może bardziej to pole, to miał być odcinek ze żniw na nowym polu numer 14, siewy pszenicy, znaczy zbiory, przepraszam bardzo, zbiory pszenicy, ale niestety się nie udało, ponieważ sobie przypomniałem, że jeszcze mi została topola energetyczna. Jeszcze teraz się nawet zastanawiam, czy będę ją zbierać sieczkarnią samobieżną czy prasą. Chociaż myślę, żeby najpierw prasa, a później sieczkarnią, bo jak już będę brać sieczkarnię, chociaż to nie wiem, czy do tego czasu nie zdążę sobie postawić biogazowni w tej sieczkarni, chociaż nie będzie prawie tak bardzo obowiązkowa, bo będę miał przecież najpierw sieczkarnię taką traktorową. Więc w sumie zobaczę, może będzie sieczkarnia, może będzie prasa. Na pewno muszę przynajmniej raz tą topolę mieć na odcineczku, ponieważ jest to, może nie bardzo dochodowa, ale za to bardzo ciekawa uprawa. Ech, ci kierowcy. Powiem wam, że jak byłem na wycieczce za granicą, to ja widziałem właśnie takiego Citroena w muzeum. No powiem wam, że z tym autem nigdy nie miałem jakichś tutaj dobrych skojarzeń. Tak jak widzicie, był obornik rozrzucany, tylko tak, jak szeroka jest ta maszyna? 1 metr? 1 metr. To muszę wpisać 1 metr. Po prostu jeden. I teraz jeszcze raz. To niestety nie jest jakaś szeroka maszyna, ale kiedy się sadzi, tak profesjonalnie trzeba sadzić, to też nie jest wysoka prędkość, ale za to jeśli chce się dokładnie to sadzić i jeżeli w ogóle się chce coś mieć tutaj z tego pola, to trzeba sadzić tak dokładnie. Chyba tekstura tych roślinek zasadzonych się nie zmieniła w porównaniu do 19, bo kiedyś w 19 siałem je. Ich tej topoli nie wiem, czy ją trzeba w ogóle wołować, bo jakby nie było, to już są na wierzchu jakieś roślinki. Ale ja wołować nie będę tej topoli. Na pewno dużo czasu mi zajmie tego sadzenie. A co dopiero zbieranie tego, ale zobaczymy, czy będę chciał całe pole tego zasadzić, czy nie. Na pewno będę chciał, żeby była połowa obsadzona tą topolą. Specjalnie wziąłem pod tą robotę JCB, chociaż w sumie nie musiałem, ponieważ tu trochę chyba jednak narobię tych motogodzin. Ja kiedyś w klasie w 19 Arionie, tym co miałem na tej serii właśnie też, nie? Tego klasę, co był z Turem, to ja właśnie u niego dorobiłem z 7 motogodzin przez taką akcję. Będę sadzić rząd przy rządku, nie będę tak robił tak jak pracownicy, że trochę tu, trochę tu. Ja chcę mieć jak najbardziej jakby... żeby to się mi jak najbardziej opłacało, żeby jak najwięcej było tego obsadzone. No cóż, to jest 1 metr, czyli podobnie jak jechałem z kombajnem, tylko zobaczę tutaj trzcinę cukrową. Ja sadziłem też 1-metrową maszyną, więc w sumie różnicy nie ma. Poczekajcie, a z tą maszyną ile się jeździło? 12 km na godzinę, z tą tylko różnicą, że się jechało z tamtą sadzarką szybciej do trzciny cukrowej, po prostu z tą sadzarką się jedzie dłużej. Wolniej może, tak lepiej zabrzmi.
Ale też popatrzcie, jak to ciekawie pracuje tutaj ta maszyna. Jest taki jakby wiatrak, coś w rodzaju wiatraka, co tu tak kręci. Dobrze, że nie mam włączonego niszczenia plonów, bo trochę by pewnie by poszło tych roślinek, byłoby zniszczonych, no ale... No ale cóż. Sam nie wierzę, że ja to sadzę po tym, jak ja kiedyś się namyczyłem i to jeszcze prasów zbierałem. Ja na tym polu numer 19 na Felsbrun to było. No, namęczyłem się mocno, to był praktycznie rząd przy rządku, więc no, też to zajęło. Pamiętam, tak się tego nie chciało robić, ja nawet myślałem, czy po prostu tego save'a nie zostawić już jako opuszczonego save'a. Ale nie, udało się, zebrałem wszystko i no, pieniędzy prawie w ogóle nie zarobiłem. Tu mam nadzieję, że będzie inaczej. Może jedną nawet i tylko paletę zużyję. Zobaczę, jak duże są do tego tutaj na przykład przystawka do sieczkarni. No ma 2 metry, więc no jest lepiej. Chociaż czekajcie, a tu gdyby wziąć kombinację do tego. Tylko to. A tu tylko do tego pokazuję kombinację, więc nie wiem, czy to by pasowało. Bym musiał zobaczyć. Tak sobie prywatnie, ale to nawet jest na... Chociaż nie, są dziury. A zobaczę, czy jeśli da się do traktora i będę mógł traktorem, no to... To jeszcze jak. Jeszcze zobaczę w prasach. No ona ma... Nie ma... Nie jest pokazane, ile z nią można pracować, niestety. No więc zobaczymy, co będzie bardziej opłacalne. Chociaż nie wiem, czy ja zdążę kupić traktor nowy do tego momentu, więc no chyba raczej zostanę przy prasie póki co. No, ale... Cóż. Kurczę, no... Naprawdę wolno idzie ta robota. Ja za ten czas mogę sobie w sumie zobaczyć, jak tam jest w moich produkcjach. Tutaj nie mam żadnego chyba zboża. Tak samo chleba żadnego nie mogę teraz robić. Z mlekiem jest na szczęście lepiej. Tutaj w szklarni jest dobrze, tutaj rzepaka i słonecznika też nie ma. Na szczęście popatrzcie, tutaj jest pole całe pszenicy i tutaj jeszcze chyba owiec. Tak, owiec i pszenica. I je będę mógł, jeżeli się nie mylę, tak, będę mógł je zebrać w tym samym czasie, więc no, mąki będzie na pewno sporo. Mam nadzieję, że do tego czasu zdąży się ten chleb w miarę fajnej ilości wyprodukować. No powolutku to idzie, już jest trochę tego obsadzone. Już powiem wam, że to jest naprawdę żmudna robota, takie sadzenie. I na pewno to nie takie uprawy jak właśnie trzcina cukrowa czy ta topola, to nie jest dla osób o niskim poziomie cierpliwości, bo tu naprawdę trzeba dużo cierpliwości, żeby w ogóle coś umieć. Żeby w ogóle, może umieć, nie, to źle powiedziałem. Żeby odnieść jakiekolwiek tutaj efekty i sukces. Na szczęście ta roślina chyba odrasta, przynajmniej odrasta w 19, więc no... Jeszcze można sobie zobaczyć, tutaj na końcu mamy pomoc i można sobie zobaczyć, ale chyba nie jest napisane to tutaj. Sieczka i to, nie, międzyplony. W ogóle będę musiał tu rzodkie foleistą zasiać, bo jakby nie siałem jej i to jest dziwne. Co, nie, ona odrasta, więc praktycznie zbędna jest rolka. Orka, przepraszam, jaka rolka. Odsadzoneczki. Kiedyś jak możesz... Hederem. No i nie ma nic napisane na temat tej topoli, niestety. Więc będziemy tak o... Zobaczymy, ale ja nie będę tego drugi raz zbierał, nie chce mi się, wam powiem szczerze. Będzie taka szkółka leśna, ja będę zadowolony, ja tutaj więcej nie chcę. Może nawet tego obsieję tylko połowa, reszta nie wiem, jakąś może kukurydzę zasieję czy coś, bo no... Wątpię, żeby mi się chciało aż tak bardzo to całe pole zbierać. Tak jak to robiłem na przykład w przypadku trzciny cukrowej, ale z trzciną cukrową jakoś bardziej mi się to podobało, nie wiem czemu. No i jest 10 minuta. Do 12 minuty, czy może nawet 15, to jeszcze trochę posadzimy, a później się przesiądę już do John Deere'a i będzie wałowanie. Na pewno będzie tam ta robota iść szybciej niż no, do topola. Ja tu pracownika zatrudnię, będzie szybciej, ale nie, bo on będzie tutaj między jeszcze jeździć. Ale nie, ja mimo to zatrudnię, po prostu będę musiał jeszcze poprawiać samemu i tyle. Ale będzie się... Na pewno robota szybciej pójdzie. Mimo to godzin na pewno w JCB bardzo dużo się narobi. To tego jestem więc bardziej, więcej niż pewny.
No ale cóż, takie życie. JCB jeszcze na pewno ze mną trochę potrwa. Zresztą musi narobić motogodzin, bo jeszcze będzie kolejny traktor. Będę musiał wymienić przecież Miseja. Więc no... Właśnie tu mijaczka zrobiłem, a to mnie dziwi, że zrobiłem w ogóle mijaczka. Nie powinienem to jeszcze na GPS-ie. No i już GPS-a nie ma. Znaczy tego, mijaczka. GPS cały czas jest. Nie, to ten GPS, to wam powiem, że on jest bardzo przydatny. Cyk, ustawiam sobie. Traktor się sam nakierowuje. I lecę dalej. O, znowu mijak. Dobra. Takie mijaczki to można od razu na bieżąco poprawiać. O, nadal jest. A to mijak. I cyk, nie ma mijaka. No. Jeszcze dwie minuteczki i się przesiadamy. Tutaj ja też, uwierzcie, nie mam ochoty siedzieć przy tej robocie, bo to no, nie jest żadna ciekawa praca. Bardziej żmudny obowiązek, jeśli już. A no, to zobaczymy też, jak ona szybko rośnie, nie? To mnie chyba najbardziej ciekawi. Ale chyba, jeżeli się nie mylę, to można ją zbierać 24 na dobę. Znaczy, wszystkie 12 miesięcy. Też 24 na dobę też. To pola. Tak, można zbierać niezależnie od pory roku i to mi się podoba. No, rzadkie folejca też jest w miarę elastyczna, więc jeśli w miarę szybko to pola się skończy, to i rzadkie folejstą będę mógł zasiać. Chociaż myślę, czy nie powiększyć swoich areałów, jeżeli chodzi o ten... o pszenicę, taką na przykład jęczmień. Bo jednak ja tych upraw praktycznie w ogóle nie mam, bardziej owiec, bo z niego jest więcej mąki i w ogóle nie wiem, jakoś bardziej wolę owiec niż taką pszenicę czy jęczmień, no ale mogę i je posiać dla odmiany. Bo też jednak cały czas na jednym zbożu bazować to no nudno jest, a tak będzie ciekawiej. Nie no, powiem wam, że trochę już zasadziłem tego. Bym musiał zobaczyć sobie na... A nie, czekajcie, bo ja zapisywałem grę, bo wcześniej jeszcze były siewy soi, no, to na polu numer 20, więc odpada. Zobaczę, ile zdążyłem zasadzić. Tak, ja zatrudniam tu pracownika, a sam się przesiadam do John Deere'a. Jest. Jak widzicie, tu jest wszystko przygotowane, wystarczy tylko, no, je ruszyć. A ja tymczasem na mapie zobaczę, czy ten pracownik w ogóle dobrze się zawraca. O, widzicie, jak ładnie wygląda w ogóle na to pola? No, taki kolorek ma bardzo fajny. A jak na mapie bardzo mały postęp się wyświetla. I teraz, w którą stronę on będzie jechał? Ale tu kręci boczki jakieś takie. A nie, chyba dobrze. No. Tutaj, jak widzicie, był rozrzucany obornik, jednak postanowiłem, że tu rozrzucę. Było dużo bardzo transportów, ale ostatecznie się udało. Jeszcze zobaczę, co ten pracownik tu robi. No, tak jak mówiłem, tu chyba na dwumetrowe są odstępy, więc no... będę miał trochę roboty przy tym... przy sadzeniu i tak, no ale... dla zarobków wszystko można zrobić. No, tutaj jeszcze jest jedno pole do powołania i w ogóle tutaj w ogóle popatrzcie, jaka fajna tekstura jest po oborniku i powołowaniu. No trochę jest obornika, trochę takiej zwykłej ziemi. No Giants cały czas, w ogóle ten farming zaskakuje graczy z tymi swoimi różnymi teksturami. Cyk, niech się wał opuści, no i lecimy dalej. Nie no, mi się podoba ta tekstura. Ja będę teraz zawsze chyba rozrzucał obornik po siebie i tak będę wałował, bo no, fajnie to wygląda. Powiem, że nie. Myślę też nad rozpoczęciem serii takiej, wiecie, polskie gospodarstwo, ale nie wiem, czy to się w ogóle będzie jakby opłacać, czy będziecie chcieli coś takiego oglądać. Miała być seria z kosiarkami.
ale się okazało, że tam większość tych kontraktów, no niestety one opiewają na więcej niż 20 minut, a odcinki ja staram się nagrywać 20-minutowe, więc niestety odpada ta gra. Już na starcie została spalona. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj szanse na pojawienie się na moim kanale. A nie będę robić przecież dwóch odcinków z tej samej misji. Więc no cóż, nie będzie koszenia trawy. Będzie, jeśli już właśnie, tak jak mówiłem, seria jakaś polska, farminga. Zresztą mam gospodarkę nawet fajną wybudowaną, sam zbudowałem. Mi się podoba. Więc no... Zobaczymy, mam nadzieję, że jeśli na tą serię będę prowadził, to nie będzie z nią tak jak z tym Pinayrun było z tą serią. Czy to był Pin... Nie, Pinayrun chyba. No, mam nadzieję, że na pewno tak nie będzie. Nie no, tekstura ładna, nawet lepsza niż... Czekajcie, jaka ładna jest tekstura. O, na przykład po orce i jeszcze... rozlana gnojówka po tych bruzdach to ładnie wygląda, ale to, no, no może nawet i lepiej, jeszcze te kamyczki, nie? No ja nadal, chociaż wiecie co, teraz mógłbym jak po tych wszystkich żniwach zrobić taki odcineczek ze zbierania. Najlepiej byłoby po orce to zrobić. Bo tak to nie za bardzo z taką teksturą, jak na przykład tam o posianego. Ale tak po orce, no to no, jeszcze może być. O, znowu te citrony jedzie. Cyk. No i jedziemy dalej. Tymczasem ja zobaczę, jak tu idzie u JCB na mapie, jak to wygląda. Ale tych pasków już jest. Ile ja będę miał roboty, żeby to jeszcze poprawiać. Mogłem w sumie zatrudnić drugiego pracownika, ale nie, jak jeszcze tych mijaków narobi, to tam później szukać, to szkoda. Chociaż jeśli tam będzie taka tekstura, taka brązowa, a wszędzie taka ciemna, to może jeszcze jest jakiś sens. Zobaczmy, co jest w ogóle na wyprzedaży. Dawno zrobiłem takie sprawdzanie. Tylko ten Glass Disco. No ja to tak, to... To znaczy mi taka kosiarka, co nie ma tylnej kosiarki. Będę musiał też wymienić rozrzutnik, bo mam obecnie tego Hawę. Jak ja rozrzucałem tym JCB, to tak było niewygodne, więc nie wiem. Ten nie wiem, czy ja go w ogóle będę chciał brać. Jakby, nie no, nawet w miarę spoko jest. Ale nad tym myślałem. On mi się bardzo podoba, ten Samson. Nigdy nim nie jeździłem, nie testowałem go, więc no, dla mnie się wydaje fajny. Cyk, opuszczę od razu, zdąży się opuścić wał. No i cyk, cały ciężar już spada na pole. W ogóle wyszedł mod na takie fajne brony, co można w nich ustawić funkcje właśnie, że one działają jak na przykład taka orolka. Co nawet jest ciekawe. Tylko bym musiał jeszcze jakiś mały warsztacik znaleźć. I te brony trójki mógłbym przerabiać, żeby były po prostu to brony oraz takie właśnie też te coś w rodzaju właśnie tych wałów uprawnych. I to by byłoby ciekawe, by wyglądało na tej serii nawet. Tylko bym musiał pamiętać, żeby to zmienić, bo jakbym jeszcze wyjechał z tymi bronami... O, szkoda gadać, co by się wtedy działo. Przecież nie wiem, czy bron się używa do tego właśnie po siebie. Ja to wiem, że się ich używa przed siewem, że na przykład po orce, żeby... no ogólnie, żeby zmniejszyć te bryłki, żeby były mniejsze, ale po siewie nie wiem. Bym musiał kogoś bardziej się znającego nad tym zapytać. Dowiedzieć się od takiej osoby. No. Już prawie koniec odcineczka, dlatego ja was zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania tego kanału. Zapraszam was również na playlistę Olberon, gdzie są wszystkie odcineczki z tej serii. Wszystkie dotychczasowe akcje, jakie się tu pojawiały. Na przykład, nie wiem, właśnie ta trzcina cukrowa, o której tyle opowiadałem. No ogólnie jest tego sporo i to już jest powyżej chyba 81 odcinek, jeżeli się nie mylę. Więc no jest co oglądać. Czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć? No.
O, teraz jest ważne. Dwa informacje. Ortografia, nie ortografia nawet. No, leży trochę. Żartuję. Jak pamiętacie, może nie, jak kupiłem te pole, była to bawełna, to ja wtedy też tym John Deere'em jechałem, tylko że on wtedy miał takie podwójne koła z tyłu wąskie. A teraz zobaczcie, znowu John Deere na tym polu, znowu zwałem, tylko że inna uprawa, inne roz, ten inne koła w John Deere'ze. A poza tym, gdy no, zbliżamy się powolutku, ale zbliżamy się do tej okrąglutkiej seteczki, więc no, dziękuję wszystkim, którzy mnie zasubskrybowali. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie subskrybować ten kanał, no bo kto nie wie, ten się teraz dowiaduje, że gdy osiągniemy właśnie, przekroczycie ten próg 100 subskrybentów, będzie was 100 mnie subskrybować, no to na tej serii zacznę uprawiać winogrona, postawię swój własny sad, swoje własne winorośle. Będę musiał wydać masę pieniędzy na właśnie samo już postawienie tych nie wiem, płotów, no, po prostu winogron. Jeszcze kupić traktorek, specjalne narzędzia do tego, a później jeszcze kombajn, to w ogóle będzie największa inwestycja, to bardzo dużo pieniędzy będę musiał na to przeznaczyć, ale mam nadzieję, że będzie warto. Dlatego no, jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania tego kanału. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Pa!